Cześć, z tej strony Aga. Chciałabym Wam pokazać, dlaczego warto, słuchajcie, szperać na bazarkach przydasiowych, bo można tam znaleźć całkiem fajne rzeczy. Zobaczcie moje ostatnie zamówienie od Kasi i nie będę ukrywać, że zaczęło się od tego stempelka nożyczek. Kosztował mnie on, słuchajcie, piątaka. Jest super fajny, duży. Tak, Anetko, pozdrawiam Cię. Wiem, że na pewno też byś go przytuliła, ale chyba byłam szybciej. Szybciejsza. No i do tego, słuchajcie, Kasia wysłała mi kilka gratisów i już Wam pokazuję, co to jest. To są takie tagi. To jest chyba z Graphic 45. Każdy z nich ma tutaj już bardzo ładnie zakute to oczko. Więc mam dwa kremowe, dwa kraftowe i dwa czarne. Zobaczcie, jak fajnie, ładnie to wygląda z drugiej strony. Mnie zawsze irytuje, jak... No nie podoba mi się, jak są tak, wiecie, zaciśnięte oczka, jak ten taki kwiatuszek z tyłu po prostu jest rozwalony, a tutaj bardzo ładnie to wygląda. Muszę poobczajać, czy uda mi się też wymyśleć, jak to tak ładnie zrobić, ale podejrzewam, że to może być jakaś specjalna maszynka do robienia tego. Chyba, że ktoś z Was potrafi tak ładnie zaciskać oczka. Ja wiem, że to jest jakaś podkładka, ale ja mam spod podkładki, ale jakoś dalej nie opanowałam tego, jak to zrobić, żeby to było ładnie. Jeszcze takie dwa maluszki tutaj trafiły do mnie. No i do tego cztery, słuchajcie, takie kieszonki. Bardzo fajne na sznureczek. I też fajny patent, bo ja zawsze się męczę z tym, jak to kółko tutaj zamontować. A tutaj po prostu grafik, nie wiem, czy to będzie widać. Montuję to na tej klapce. O, tutaj chyba widać taki mały czarny punkt. Montuję to po prostu na tej klapce i skleja. To chyba było spoko widać na tych mniejszych. Że minimalnie... Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, w tym miejscu to czarne. To po prostu jest, zobaczcie, w ogóle nie ma tego oczka przebitego. Ono po prostu, to oczko jest na tym papierze i na tej zakładce, gdzie one się kleją ze sobą, tam to oczko jest schowane. No ale dobra, to są gratisy, a nie zakupy. Poszeleszczę Wam, może ktoś lubi. Wiem, że są ludzie, którzy lubią. A drugą rzeczą stwierdziłam, no po prostu trochę szkoda przesyłki za stempel za 5 zł. Więc skusiłam się na dwa albumy. Jeden był Graphic 45, drugi był Prime. I słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę. Ja nigdy nie miałam takich albumów, bo zawsze coś mi albo drogę przelazło. Raz miałam z jakiegoś Smasha, czy z czegoś takiego, kupiony chyba w TK Maxie. No zawsze gdzieś jest nie po drodze z tymi albumami takimi, wiecie. A i takie malutkie kiedyś miałam do... Takie chyba 4x4, czy... 6x6 to są duże. To 4x4 do Project Life'a. Ale tutaj, słuchajcie, jest Prima. Made in Taiwan. Muszę obczaić, jakie pomysły z tego mieli. I zobaczcie, to jest albumik. Całkiem duży. I chciałabym Wam pokazać, że jeżeli macie możliwość go kupienia jeszcze gdzieś, on ma, słuchajcie, no... Tak, jak dobrze przyłożę linijkę, to 19,5 cm na wysokość. Na... Dobrze, że mam długą linijkę. Na 22 prawie. 22 z kawałkiem nawet. I on, słuchajcie, składa się tak. Z pięciu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu koszulek i z pięciu płócien, które są takie jakby twardsze, więc zakładam, że mogą być zabezpieczone. Sobie jeszcze o tym poczytam, ale zakładam, że mogą być zabezpieczone do mediowania. I zastanawiam się właśnie, czy sobie w tym nie robić mojego październikowego, jesieniarowego albumu. Bo tu by można było sobie i okładkę pomediować, i się trochę pobawić w środku. Jedyne ale, jakie ja mam, to że przez to, że każda z tych folijek jest już tutaj tymi właśnie ćwiekami zabita. No z jednej strony spoko, bo się nie będzie wyrywać, ale z drugiej strony te ćwieki robią tyle miejsca, zajmują miejsca w tym albumie, że tu już niespecjalnie coś więcej wejdzie. A z kolei jak je wyciągnę, to wydaje mi się, że to nie jest jakiś standardowy patent na... Ja się nie spotkałam z takimi podwójnymi oczkami. Zaraz mam tutaj drugi album, więc zobaczymy. Więc myślę, że będzie mi ciężko w ogóle, wiecie, dokupić jakiś system bindowania, żeby na przykład rozdzielić to na dwa albumy albo... Także myślę, dajcie znać, co o tym myślicie. Bo alternatywą do tego
Jest Graphic 45. No i to jest takie prawie A5. Mi się wydaje, że to jest ciut mniejsze. W pięknym kraftowym kolorze. Widziałam, że Kasia ma jeszcze chyba taki kość słoniową, beżowy, jakkolwiek on się nazywa. No i tutaj słuchajcie, no widzicie, tutaj zupełnie inny jest album, ale śliczny jest kolor tego takiego postarzanego złota. Wszystko jest w takich kolorach, no właśnie kraftowych. Przyszły do tego od razu, to było jakby w folii zapakowane, no ale musiałam otworzyć, żeby zobaczyć. To są takie jak w starych albumach za mojego dzieciństwa, tylko to jest plastikowe, a tamte były papierowe. Takie rożki do wkładania zdjęcia, że jak macie zdjęcie, nie chcecie go przyklejać, nie chcecie, żeby się zmniejszyło, to tutaj są takie rożki, że po prostu się wpycha zdjęcie. No i album ma tak, ma cztery przekładki, co też jest dla mnie trochę dziwne, bo zobaczcie, ta czwarta przekładka jej nie ma. Ona jest tutaj taka skitrana, więc jak dla mnie to z automatu się nadaje na rozdzielenie na do jakiegoś innego albumu. No bo jest tak trochę, no trochę dziwnie, że ta czwarta jest tak, wiecie, schowana. Poza tym, no ja tutaj bym chciała jeszcze pododawać jakieś takie, wiecie, jakieś dynie powycinane albo coś. To ma większy potencjał, bo to ma tutaj to płaskie, to ma w kształcie literki D, co oznacza, że tu się po prostu więcej jeszcze rzeczy zmieści. No ale dobra, ma cztery przekładki, tak jakby cztery sekcje. No i w każdej z tej sekcji są takie same papiery. Więc jest przekładka, jest, słuchajcie, kalka i są takie. A, kalka jeszcze jest na końcu. Całkiem gruba, fajna. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich papierów kremowych, całkiem fajnych, grubaśnych. Więc myślę, że. A co was okłamałam? Bo drugi jest tak. Tu jest przekładka. Tu jest. Aha, i tu są. Aha, dobra. I tu są kartki kraftowe. Ten kraft jest chyba trochę grubszy, chociaż ja wiem. Porównywalną gramaturę ma do tamtego. Potem jest co? Potem jest znowu ta taka kość słoniowa, taki ekri, o. I znowu kraft, czyli jest dwa tego, dwa tego. No tak to wygląda. O, i tu już jest to co się dzieje, jak oczka nie są zabezpieczone. Zobaczcie, parę razy to przełożyłam, pewnie gdzieś może u Kasi też stało, u producenta stało. No i tam, gdzie jakby nacisk tego papieru, widzicie, one się po prostu przerywają. I to była moja zmora podstawówce, jak były modne segregatory do prowadzenia jakichś tam notatek, to była moja zmora, bo zawsze mi się te kartki wyrywały. Za moich czasów nie było jeszcze wzmacniaczy do dziurek w postaci tych takich kółeczek. No, no to dajcie mi znać, jak myślicie, który będzie lepszy na jesieniownik, bo nie będę ukrywać, że chyba chciałabym je po prostu zużyć. I jeden będzie grudniownikiem, a drugi będzie jesieniownikiem. I tak chyba się to stanie. Więc czekam na Wasze opinie i zalecenia. Także warto szperać po bazarkach. Ostatnio też się ktoś mnie pytał, jakiego super stempla używam z Primy, takiego z przeszyciami. I to też był akurat na bazarku Kwiatu Dolnośląskiego, który będzie miał twórczy koniec lata i też bazarek jest aktywny, więc myślę, że im bliżej końca sierpnia, tym więcej ciekawostek tam się będzie również pojawiać. Także zachęcam Was do recyklingu, do dawania drugiego życia zazwyczaj nowym produktom. Bardzo dużo jest na tych bazarkach nowych rzeczy. Także patrzcie, co fajnego można tam znaleźć. Do następnego razu. Pa!